Środa, 12 sierpnia, Radek Bajor, zapraszam na wydarzenia. Przypomnę tylko, że mogą oglądać nas Państwo w ogólnopolskiej sieci kablowej Jumbox, na kanale 624 oraz na portalach Streameo TV i Jelonka.com. Zaczynamy. W Szklarskiej Porębie złapano uchodźców z Syrii, Afganistanu i Jemenu. Zmiany w prawie mieszkaniowym. Festiwal dell'Arte już w sobotę. 31 mieszkańców Syrii, Afganistanu i Jemenu próbowało wczoraj nielegalnie przedostać się do Niemiec. W Szklarskiej Porębie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej busa. Okazało się, że w samochodzie znajdują się wycieńczeni obcokrajowcy. Straż Graniczna nadal szuka kierowcy pojazdu. 31 mieszkańców Syrii, Afganistanu i Jemenu przebywa w oddziale Straży Granicznej w Jeleniej Górze. Zostali oni zatrzymani wczoraj w Szklarskiej Porębie, gdy chcieli nielegalnie przedostać się do Czech. W godzinach przedpołudniowych dowiedzieliśmy się od policjantów, iż do kontroli nie zatrzymał im się pojazd marki BUS. Po skutecznym pościgu udało się pojazd zatrzymać. Z pojazdu po zatrzymaniu zaczęli uciekać cudzoziemcy w różne strony, zaczęli się rozbiegać. W tej chwili mamy zatrzymanych 31 cudzoziemców. Wśród tych osób jest 7 nieletnich i 2 kobiety. W takich warunkach było przewożonych ponad 30 osób. Cudzoziemcy jechali do Niemiec. Kilka osób, z którymi rozmawialiśmy, potwierdziły, że chcieli w Niemczech złożyć wnioski o azyl. Prawdopodobnie na trasie podróży tych cudzoziemców znalazły się Węgry oraz Słowacja. Jedna z osób, czy też kilka osób, z którymi już rozmawialiśmy, twierdziły, że podróżują z Grecji. Do Syrii i do Afganistanu nie możemy ich odesłać. Inna procedura jest w przypadku cudzoziemców posiadających dokumenty, inna w przypadku osób, które tych dokumentów nie posiadają. W tej chwili jeszcze nikt nie zadeklarował złożenia wniosku o status uchodźcy. Nadal nie wiadomo, jaki status zostanie przyznany obcokrajowcom w naszym kraju. Podróż kosztowała każdego z nich kilka tysięcy euro. Nadal poszukiwany jest kierowca busa. Za kilka dni wejdzie w życie ustawa autorstwa posłanki Zofii Czernow, znosząca zakaz sprzedaży lub zamiany lokali komunalnych kupionych na preferencyjnych warunkach, a więc nawet z 99% bonifikatą przed upływem 5 lat od daty zakupu. Ustawa została podpisana, jest uchwalona przez Sejm, Senat nie wniósł poprawek. Prezydent Komorowski podpisał ustawę 31 lipca, jeszcze nie weszła w życie, ale za kilka dni wejdzie w życie, 14 dni od ukazania. To duże udogodnienie. Do tej pory osoby, które kupiły od miasta mieszkanie komunalne za 1% wartości, nie mogły ani zamienić, ani sprzedać takiego lokalu przez okres 5 lat. W przeciwnym wypadku musiałyby oddać miastu pozostałe 99% wartości. Każdego roku z takiej możliwości korzystało kilkaset osób. W zeszłym roku około 250, w tym roku może do końca roku 350 też zrealizujemy umów. Z tym, że to, że nie zrealizujemy wniosków złożonych w tym roku, nie oznacza, że te wnioski nie będą rozpatrzone przy tej maksymalnej bonifikacie. Będzie się liczyła data złożenia wniosku. W tym, że tutaj apeluję, żeby tą procedurę rozpocząć wcześniej, bo samo złożenie wniosku to nie jest tylko proste podanie, że chcę wykupić, tylko trzeba złożyć kompletny wniosek, gdzie trzeba wypełnić jeden taki duży załącznik w ZGK i IEM-ie. Więc samo wypełnienie tego też zajmuje trochę czasu, więc prosiłabym, żeby co najmniej miesiąc dać dla ZGK i IEM-u, jeżeli nie wcześniej. Jestem przekonana, że teraz znacznie więcej ludzi będzie z tego korzystało, którym na tym bardzo zależało. No i jestem szczęśliwa, że tak się stało, bo mogę powiedzieć, proszę bardzo, zamieniajcie się, kupujcie, nic wam nie grozi. A takie problemy w Jeleniej Górze miało do tej pory kilkadziesiąt osób, choć dzięki pomocy władz miasta nie musieli zwracać pieniędzy z przyznanej bonifikaty. Za kilka dni problemów nie będzie już w ogóle.
Moim zdaniem efekt uczciwości wobec ludzi i tutaj dziękuję bardzo pani poseł, bo to jest zapewnień ze strony posłów o tym, że lubią samorząd, znam wiele. Natomiast żeby w takim tempie dokonać zmiany ustawy, mam swoje doświadczenie parlamentarne, wiem, że to jest duża rzecz i słowo się rzekło, kobyłka u płotka, pani poseł obiecała, jest zrobione, jest fajnie. Ustawa przeszła przez Sejm i Senat w ekspresowym tempie. Od projektu do wejścia w życie minął rok. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało od Karkonoskiego Parku Narodowego dofinansowanie wynikające z 3-letniej umowy. Dofinansowanie wynika z umowy między instytucjami, a ta właśnie została przedłużona na kolejne 3 lata. Kwota, jaką zostanie dofinansowany Karkonoski GOPR, to 15% wpływów za wstęp do parku. Według szacunków KPN-u może to być nawet 400 tysięcy złotych. Te środki tak naprawdę są bardzo istotne i myślę, że tutaj Grupa Karkonoska bez tych środków by nie mogła sprawnie funkcjonować. Współpracujemy ze sobą od wielu lat. Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dla turystów przebywających w górach. Wsparcie ze strony parku to blisko 1/4 finansowania GOPR-u. Pozostałe składowe budżetu to fundusze ministerialne, blisko połowa, oraz gminy i sponsorzy. Pieniądze zostaną przekazane na działalność statutową oraz rozbudowę infrastruktury Górskiego Pogotowia. Te środki, które już teraz będziemy gromadzili i zbierali, tak naprawdę będą na poczet budowy nowej stacji ratunkowej, którą koniecznie musimy wybudować w najbliższych 3 latach. Taka stacja miałaby znaleźć się w Szklarskiej Porębie. W planach jest również budowa nowego obiektu tego typu w Karpaczu. Przez Polskę przetacza się fala upałów. Tropikalne temperatury mogą potrwać nawet do 20 sierpnia. W ostatnich dniach na oddział kardiologii Jeleniogórskiego Szpitala trafia więcej niż zwykle osób starszych. Jest to spowodowane m.in. falą upałów. Jak radzić sobie z afrykańskimi temperaturami? Zalecamy 1,5 do 2 litrów płynu na dobę. I z tym trzeba bardzo uważać, ponieważ w tym okresie duże ograniczenie płynów może się być niebezpieczne. I na pewno właśnie te 1,5 litra trzeba płynów wypić. Najlepiej to jest właśnie woda, nie żadne soki czy jakiś innego rodzaju płyn. Po prostu zwykła woda i tę ilość należy używać w ciągu... Karpacz, wyciąg na Kopę. Tą drogą codziennie tysiące turystów rusza na podbój Karkonoszy. Wielu z nich nie jest do tego przygotowanych, choćby w najbardziej podstawowy sposób. Nakrycie głowy w postaci czapki, kapelusza, jak najbardziej wskazane, to co wspomniałem już. No i tutaj również musimy pamiętać o tym, żeby oczy również chronić, czyli jakieś okulary również z filtrem. A dlaczego z filtrem, a nie zwykłe przyciemnione? Dlatego, żeby wiadomo, tak jak wspomniałem, w górach słońce dużo mocniej operuje i po to, żeby chronić swój wzrok, swoje oczy, do tego jest konieczne już okulary z filtrem, a nie zwykłe jakieś przeciwsłoneczne. Na nadchodzące dni synoptycy zapowiadają kolejną falę upałów, a ratownicy GOPR apelują o zdrowy rozsądek. W przypadku, kiedy temperatury przekraczają 30 stopni, lepiej nie wyruszać w wędrówkę po górach pomiędzy 12 a 15. Dla tych, którzy pozostają w mieście, mamy też inną propozycję na radzenie sobie z upałem. To tak zwane bramki wodne, ustawione w 3 punktach miasta. Uwielbia Nordic Walking i tenisa. Trenuje 2 razy w tygodniu bez względu na warunki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ma 93 lata. 8 rano, temperatura powietrza powoli zbliża się do 30 stopni. Jerzy Mosakowski jest już na korcie i wraz ze swoim trenerem rozpoczyna rozgrzewkę. Mimo że jest najstarszym czynnym tenisistą w Jeleniej Górze, nie uznaje taryf ulgowych. W końcu tenis to jego pasja. Jest to przepiękny ten sport, niekontaktowy, nie wpadają na siebie, nie robią faulów niepotrzebnych. Wie pan. Ja się tym zainteresowałem bardzo dawno, ale to było w czasie, kiedy pracowałem zawodowo i proszę pana, nie miałem czasu, żeby się tym bawić. Pierwszą rakietę do tenisa kupił w latach 50., jednak na regularne treningi ma czas dopiero od kiedy przeszedł na emeryturę. Wtedy mogłem już sobie pozwolić na takie zainteresowanie się tak dalece, żeby zacząć grać. Co robić, żeby dożyć do 100. roku życia? Ja powiedziałem, są 2 problemy tylko. Pierwsze to jest nie podlegać stresom, a drugie
żeby być czynnym, wie pan, w życiu. 15 lat temu przeprowadził się z Wrocławia do Jeleniej Góry. Na kortach Międzyszkolnego Ośrodka Sportu poznał swojego obecnego trenera. Obawiałem się pewnych takich następstw, gdy spotkamy się, mówię, oj, chyba będzie ciężko. Ale poprosił mnie o to i mówi, spróbujmy. Mówię, dobrze, panie Jerzy, spróbujemy. No i próbujemy do dziś. Twardy człowiek, tak zwana młodzież przedwojenna. Nie ma partnera w tej wieku. W tym wieku już nie ma partnera. Na swoim koncie ma sukcesy sportowe, jednak od pewnego czasu aktywność fizyczną traktuje jako swój sposób na dobre samopoczucie i długowieczność. Co poza sportem? Zdrowa dieta, brak używek to według pana Jerzego najlepszy sposób na utrzymanie ciała i ducha w doskonałej formie. W Karpaczu rozpoczęły się letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży zainteresowanych muzyką i chcących występować na scenie. Poza praktyczną stroną spotkań to również dobry sposób na wakacyjny nadmiar czasu. Warsztaty odbywają się w ramach 17. edycji European Voice and Music Festival. Zajęcia są skierowane do dzieci oraz młodzieży, która moim skromnym zdaniem powinna dotknąć troszeczkę prawdziwego teatru, dotknąć rekwizytów, spróbować, co to znaczy występować na scenie. Może kogoś zarazić tym bakcylem, żeby ktoś po prostu potem poszedł w tym kierunku teatralno-muzycznym. I stąd się to wzięło. Te warsztaty, muszę powiedzieć, polegają na tym, żeby dzieci zebrać z okolicy, żeby tutaj dzieci Karpacza miały zajęcia. Zajęcia polegają na tym, żeby dzieci nauczyły się odważności, żeby nauczyły się ruchu, żeby nauczyły się dobrej wymowy. To również ciekawa przygoda na wakacje. Tegoroczne warsztaty to kontynuacja kilkuletniej tradycji. Część osób przychodzi po raz pierwszy, inni są stałymi bywalcami spotkań. To nie pierwszy raz, jak bierzesz udział tutaj w warsztatach. Tak, już trzeci w tym roku. Co ci się w nich podoba? No, praca z teatrem i to, że można zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. I ludzie, którzy tutaj są. I cała ta atmosfera. Jak to naprawdę wygląda? No jest ciężko czasem, są próby długie, ale na sam koniec naprawdę efekty są bardzo fajne i świetnie się bawimy. Jest wnuczek od tygodnia u mnie w domu i pomyślałam sobie, że dobrze by było, żeby miał jeszcze jakąś atrakcję. No właśnie pod tytułem zajęcia muzyczne, żeby trochę pośpiewał. Owocem tegorocznych spotkań ma być koncert dziecięcy pod tytułem Muzyka na dobranoc, a więcej informacji odnajdą Państwo na stronie internetowej Karpacza. Już w ten weekend rozpoczyna się wielkie święto miłośników sztuki. Przed nami czwarta edycja Festiwalu dell'Arte. Przed nami czwarta już edycja jednego z najciekawszych festiwali ziemi karkonoskiej. Podobnie jak w latach minionych, będzie ona doskonałą okazją na rozrywkę na najwyższym poziomie. Rozpoczęcie tegorocznego dell'Arte już w sobotę. W tym roku wystąpi u nas Stanisław Sojka, wystąpi Zbigniew Wodecki, będzie także spektakl Panów Peszków. Mamy także wystawę Jerzego Dudy Gracza i wiele innych wspaniałych artystów. Festiwal to nie tylko wielopłaszczyznowy przegląd sztuk, ale także doskonała okazja, aby poznać skarby ziemi jeleniogórskiej i odwiedzić perełki lokalnej architektury. Przede wszystkim ze względu na tą właśnie interdyscyplinarność naszego festiwalu, co nieczęsto się spotyka u nas w Polsce, można podziwiać różne gatunki sztuki, także różne gatunki muzyczne. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. A przede wszystkim też dlatego, że odbywają się te wydarzenia w wyjątkowych miejscach Kotliny Jeleniogórskiej, w pięknych, zabytkowych obiektach pałacowych, ale także w kościołach i w innych obiektach. Zapraszam serdecznie na czwartą edycję Festiwalu dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów od 15 do 23 sierpnia. W wydarzeniach to wszystko na dziś, a teraz zapraszamy jeszcze na program Jelenia Kultura. Gościem Błażeja Stachewicza będzie Monika Paterka, a rozmowa będzie dotyczyła Festiwalu dell'Arte.